dzisiaj mamy mikrowyprawę. Jesteśmy w Bogusławiu nad Prosną. Stąd chcemy popłynąć na pewno do Brudzewka i potem najwyżej zrobimy trekking na wieś, bo tam mamy transport do Nowolipska. Albo popłyniemy aż do Chocza i tam nas zgarną. No. Nurt jest niezły. Tu jest około metra głębokości po ostatnich opadach. Pogoda jest świetna. Nic. Tylko trzeba się szykować, brać pinpaka i w drogę. Gotowa? Teraz za dużo mamy tego szpeju, co? To co jest? No do tych wszystkich gratów. Tych czerwonych czy? No. Możesz na worku usiąść. Możesz na worku. Na worku, Lenka, na worku są. No dobra. Okej. Okay. Wszystko mamy? Tak, wszystko mamy. No, nurt jest niezły, nie, Lena? Aha. No. No, dzisiaj mamy fajnie, bo jest nurt ostry. Trzeba będzie trochę wiosłować. Ale fajnie. No, już nas zabiera. Dobra, Lenka. Komu w drogę? Temu wiosło w łapę, nie? Ty nie możesz mi butu. Dobra. Spróbujemy trochę spłynąć tu bokiem. Nie, teraz tutaj. Żeby nie na ten nurt największy, wiesz? Bo tu, gdzie jest nurt, to jest kamień. Ale fajnie, co? Tak. No bo tu jest dużo wody teraz. Normalnie to są kamienie. A co jest tam pod nami? Nie, to pod nami. To brązowe coś. Woda. Ale to brązowe to wygląda na... Brudna cień. Woda. No, to cień to może być. Cień. To jest swój cień, no widzisz? Cienia się wystraszyłaś. Jak misiu. Jaki misiu? No ten misiu twój, jak on tam ma? Kubuś Puchatek, no. Co? To może ugryźć. Żartowałem. Co to jest? Kawałek od trzciny chyba to było, wiesz? I co, w tym miejscu Prosna ładna? Tak. Ale tam było ładniej, nie? No, bo tam była bardziej taka dżunglista. No. Tu jest rzeka, w środku las. No. A tutaj są pola, nie? O, musimy ominąć. Dlaczego? No bo wylądujemy na wysepce, się zatrzymamy. No to puszko, ja nic nie widzę. Tam za tobą jest taka skarpa, wiesz? O, słyszałaś? Coś wskoczyło do wody, jakaś wydra. No. No. Gdzie? No tam z tyłu. A tutaj widzisz to? Widzisz, co tutaj jest? Zobacz, za tobą, Lenka. Ja ci tu odwrócę, no spojrzysz. Widzisz? Tam są takie dziurki, widzisz? To w tych dziurkach mieszkają ptaki. Uciekamy od gałęzi, uważaj. Ale czadersko było, nie? Nie? Czemu by miało być czadersko? Co? Czemu by miało być czadersko? No właśnie nie wiem, czemu nie. Teraz która jest która? Twoja zjeżdżała. Nie wiem, ale obserwujesz, tam nic się nie dzieje? Tak. Ważka przyleciała. Ta jest twoja. Trzymaj. Ta jest moja. No zaraz będzie taka gałązka. Dobra, jeszcze zdążymy. No, trzeba coś zjeść, nie? Widziałaś kawałek tamtego mostku takiego? No, to kiedyś, wiesz, jak nie było samochodów i ludzie musieli się dostawać do miasta i nie było mostu nad Prosną, to musieli przepływać albo robili sobie jakieś takie mostki. No, kamlot, nie?
Ładnie tu, nie? Co to było? No kamień z korzeniem. No plusk, wiru. Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała. Pijesz ty, piję ja, kompania cała. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu po kożuchu, niech po polsku żyje. No. Dopływamy do Brudzewka. Bardzo jest brudno w tym Brudzewku. Nie jest brudno. Nurt jest fajny, płynie się szybko, więc podjęliśmy decyzję, nie lękamy, że płyniemy do Chocza. Chocz. No, tam nas zgarnie ojciec. Przynajmniej będziemy dłużej płynąć. Co prawda nie mam doświadczenia w pływaniu po naszych rzekach, ale z tego co zaobserwowałem, to dużo fajniej jest płynąć Prosną niż na przykład Wartą, a to z uwagi na to, że Prosna jest węższa. Jak jest węższa, to jest bardziej dzika, tak jak to Lenka mówi. No, słyszałem. I przez to jest ciekawsza. Są drzewa powalone, jest więcej ciekawych miejsc. Warta to tak, jakbyś płynął po jeziorze, zwłaszcza pinpakiem, to nie jest fajnie, bo się płynie wolno. Chyba walniemy w drzewo. Nie, ja nie chcę. O, możemy nie zdążyć. Zdążymy? Zdążymy. O, ale tu jest dużo tych drzew. Gdzieś tu jest jedno, tam jest drugie. Tam jeszcze przepływanie. Teraz płyniemy do Chocza. Tu się chyba nie zatrzymujemy nigdzie, tylko do Chocza. Prosna tu jest ładna już, bo był odcinek za Brudzewkiem, że było smętnie, tak w polach. Tu jest trochę drzew i od razu jest ładniej. Najładniej chyba było jeszcze za Bogusławiem przed Brudzewkiem. Tam się podobało. No ale jeszcze mamy kawałek do Chocza, żeby nakręcić góry. Jeszcze mamy kawałek do Chocza, więc może będzie dosyć fajnie. Tam jakiś znak jest. Wiesz co to jest? To jest ten znak, co chłopaki od nas pokazywali. Tu na mnie kręć, Lena. Co chłopaki pokazywali przeciwko kłusownikom. Że jest wszystko monitorowane. To daj, my też zmonitorujemy, czy nikogo tutaj nie ma, tak? Aha, kamera jest schowana właśnie, żeby ktoś nie wiedział, gdzie jest nagrywany. My mamy na przykład z drona. Jakbyśmy zobaczyli, że ktoś tutaj nielegalnie coś robi, to byśmy też wrzucili, nie? Do sieci. A najbardziej to wiesz, kto mnie wkurza? Te brudasy, co wywalają śmieci nad rzeką. No, to było niefajne. Bardzo niefajne, nie? Jakieś gąbki stary telewizor wyrzucili. Nie? Tak. Stary telewizor, co mógłby się przydać, bo był zabytkiem, my mogli wrzucić do zamka. Jak? Jeszcze kawałek mamy, nie? Tak. I co, wreszcie 3, kogoś... 4 kilometry. Hej. Co? Pytałem dzień dobry. No. A tu jest zdecydowanie ładnie. Na wysokości gdzieś Olejsca. Bardzo ładnie. Uwaga! No, widzę. Huśtawkę robili. Nie? Huśtawka. No, skakali do wody. Niedługo będzie koniec, nie? Tu jest najładniej, no. Najładniej, nie? Najładniej. Tutaj.
się trzeba przewiosłować. Mielizna. To nie mielizna, tylko jakieś krzaki, widzisz? Nana. Co? Patrzę na ciebie. Nana jest? No. Ładnie tutaj. Nie? Następny kajak. Chodź, Enka. I co, dopłynęliśmy? Ena? Tak, na miejscu? Było fajnie? Tak. Jesteśmy już po pontonie. Tutaj zatrzymaliśmy się w koczu, tam gdzie wszyscy wypożyczają kajaki i kapoki. No i to jest przewaga pinpaka. Zwijamy się i spadamy. Nie musimy tych kajaków zabierać, nie? Tak. No. To do następnego. Bye. Pa!